Jesteśmy uczniami klasy drugiej gimnazjum w Ciosańcu. Przygotowujemy projekt edukacyjny na temat żużla. Zrobiliśmy wywiad z żużlowcem. Od kiedy jest pan żużlowcem? No już praktycznie 10. sezon minął w zeszłym roku startów, moich startów, więc no już trochę lat minęło. Jeszcze pamiętam, jak sobie mówiłem, jak miałem 16 lat, że 5 lat przede mną startów jako junior, kurczę, szmat czasu. A tu już minęło te 5 lat jako junior, a już dawno kolejne 5 jako senior, więc ten czas ucieka dosyć szybko. No więc mam nadzieję, że jeszcze trochę lat jazdy przede mną, jestem na pewno dużo bardziej doświadczonym zawodnikiem niżeli byłem te parę lat do tyłu. No i mam nadzieję, że jeszcze trochę sukcesów przede mną. Czy musiał pan mieć dobre wyniki w szkole, żeby dostać się do szkółki żużlowej? Musiałem mieć dobry wynik. To nie było tak do końca. No, powiem wam po prostu tak, jak było. Nie chciałem koloryzować, że tak, musiałem być bardzo dobrym uczniem, bo jak nie, no to bym pewnie nie zaczął. Ja nie byłem jakimś prymusem w szkole, ale to nie stanęło na przeszkodzie, żebym mógł zacząć jeździć. I tutaj jedyne, co mogło stanąć na przeszkodzie, to moi rodzice, którzy by mi nie dali zgody. Ale akurat z tym nie było problemu. Ja już od początku praktycznie uświadamiałem swoich rodziców, że będę żużlowcem, więc w jakiś sposób przygotowałem ich na to, że nadejdzie taki moment, więc nie mieli po prostu wyboru. A jeśli chodzi o szkołę, to akurat ja uważam, że to nie można lekceważyć, to trzeba traktować poważnie. Wiadomo, że chodząc do szkoły o pewnych rzeczach nie myślimy, nie zastanawiamy się, co będzie jutro, ale będąc zawodnikiem, no to są pewne też oczekiwania. Jesteś wzorem dla młodzieży, dla pewnych dzieciaków, więc no trzeba jakąś wiedzę mieć, to nie można zlekceważyć zupełnie, tylko trzeba być na jakimś takim poziomie edukacyjnym, w miarę przyzwoitym. I ja akurat skończyłem technikum samochodowe, więc do tego etapu doszedłem, nie zacząłem studiów, aczkolwiek bardzo chciałem, ale no nie było mi dane, bo niestety matury nie mam i w jakiś sposób to stoi na przeszkodzie. Czy stosuje pan jakąś specjalną dietę? No znaczy w sporcie jest tak, że trzeba w jakiś sposób zwracać uwagę na to wszystko, bo znowu no ja mam taką mentalność i taki styl życia, że w jakiś sposób nie czuję się w takiej roli, żeby być w takim reżimie. Po prostu tak, wstaję rano, robię sobie płatki, 3 łyżki, ważę to wszystko, dodaję 4 ziarka słonecznika czy czegoś tam, tak? Staram się zwracać na to uwagę, ale tak jak mówię, bez jakiegoś takiego ciśnienia. Akurat dieta w sporcie jest może taka dosyć istotna, bo jednak spędzamy dużo czasu gdzieś tam na tych treningach, na zawodach i tak dalej, więc jak zjemy po prostu coś złego, no to potem odczuwamy to po prostu na torze i to nam przeszkadza w osiąganiu dobrych wyników, więc trzeba na to zwracać jak najbardziej uwagę. Czy warto być żużlowcem? No to takie pytanie dość trudne. Warto? No zależy, ja uważam, że każdy powinien robić to, co lubi, to, co kocha i jak się robi to, co sprawia przyjemność, no to w jakiś sposób robi się to dobrze, bo jak się robi coś dla pieniędzy, jak się robi coś, bo ktoś każe, to jest najgorsze, co może być, bo to człowiek według mnie nigdy nie będzie szczęśliwy. Dlatego jeżeli ktoś chce być żużlowcem, no to owszem, a jeżeli chce być tylko dlatego, że żużlowiec zarabia dużo pieniędzy, bo taki obraz jest wykreowany, a tak naprawdę nikt nie mówi o tym, ile żużlowiec wydaje tych pieniędzy, bo to już jest tak jakby gdzieś tam ucinane i nikt tego nie przytacza. I to jest błędna droga. Gdzieś tam uważam, że szkoda kości, szkoda czasu czyjegoś, no bo to według mnie się nie powiedzie komuś. Skąd wzięło się zamiłowanie do tego sportu? Czy już jako dziecko chciałby być pan żużlowcem? No już wspominałem wcześniej, że już praktycznie od najmłodszych lat przytaczałem
w domu przy każdej okazji praktycznie, że będę jeździł na żużlu, więc no nie mogło być inaczej. Gdzieś tam, no nie wiem, gdzieś jako mały chłopiec po prostu chodząc wspólnie z tatą na mecze żużlowe, bardzo mnie to w jakiś sposób no się spodobało i no i już praktycznie od tamtych lat wiedziałem, co chcę robić. Jak wyglądają przygotowania do sezonu? Ja już praktycznie startuję 10 sezon, to już no, ten jest 11, więc te przygotowania mam już w miarę tak dograne, że praktycznie każdy szczegół jest dograny, więc nie wywracam tego do góry nogami, tylko dodaję jakieś szczegóły, które ulepszą te moje przygotowania. Przygotowania do sezonu, no to kurczę, co niektórzy sobie myślą, że żużlowiec są 5 minut w niedzielę i potem ma wolny czas i sobie dubie w nosie, w cudzysłowie, ale tak nie jest. Żużlowiec to jest, każdy z nas ma założoną działalność gospodarczą, która musi funkcjonować, która musi przynosić dochody. Jak ja mam na utrzymaniu dwóch mechaników, których muszę no, również opłacać i tak dalej, to jest masa kosztów, które ponosimy i trzeba zadbać o wszystko tak, mówię tutaj o sponsorach, o kontraktach, żeby to wszystko funkcjonowało w trakcie sezonu, żeby mieć czystą głowę, żeby być skupionym tylko i wyłącznie na jeździe. A na to mamy całą zimę, więc tego czasu stosunkowo jest mało, no bo tych rzeczy jest dość dużo. A trzeba oprócz tego codziennie jeszcze być na treningu, więc ogólnorozwojowym, bo nie może być tak, że gdzieś tam tą zimę nic nie robimy, a potem wsiadam na motocykl, bo to tak się nie da w jakimś sensie. Trzeba pracować nad kondycją, nad siłą, nad szybkością, trzeba być skoordynowanym, szybkim. To wszystko potem przekłada się na tor i o to dbamy właśnie zimą. A oprócz tego, tak jak mówię, do szukania sponsorów, organizowanie podsumowań sezonu każdego, trzeba podziękować sponsorom za współpracę, tak, w jakiś sposób, zanim się ten sezon dobiegnie końca. Więc, a potem trzeba szukać nowych, trzeba kluby znaleźć, tak, to jest bardzo męczące. Ja szczerze mówiąc wolę ten sezon, który jest obciążony dosyć mocno startami, ale to jest coś przyjemnego, co lubię robić, niżeli tą zimę, którą trzeba po prostu w jakiś sposób w każdym szczególe dopiąć. Jaki był Pana najbardziej niebezpieczny upadek na torze, czy skończyło się to poważną kontuzją? Miałem ciężkie upadki na torze, to myślę, że każdy z nas przeżył jakiś taki cięższy upadek, bo no to jest żużel, to jest nieodzowny element gdzieś tam, który towarzyszy temu sportowi. Ważne, żeby te upadki były jak najmniej bolesne i okrutne w skutkach, bo no one bolą i trzeba tutaj mocno uważać. Ja odniosłem kontuzję taką najcięższą w Gnieźnie. Złamałem nogę. Przygotowywałem się do tego sezonu bardzo tak ambitnie i miałem tutaj apetyty na naprawdę dobre wyniki, ale no pokrzyżowało mi to wszystko plany, ta kontuzja, złamałem udo, to było takie dosyć brzydkie złamanie, bo porównywane ze zmiażdżeniem, więc to było wieloodłamowe i skrętażowe i tak dalej, no coś okropnego, straszny ból, nie życzę największemu wrogowi, bo kosztowało mnie to naprawdę dużo, dużo pracy, żeby wrócić do tej dyspozycji, w której jestem. I no mam nadzieję, że w jakiś sposób ten limit kontuzji wyczerpałem i teraz skupiam się tylko i wyłącznie na poprawnej jeździe i na osiąganiu coraz lepszych rezultatów. Jak określa Pan dobrego sportowca? Kilka cech. Jak określa Pan dobrego sportowca? Kilka cech. Dobry sportowiec, no to na pewno tutaj no takim istotnym elementem jest talent. Bez tego trudno osiągać wyniki, ale jak się nie spróbuje, to się człowiek nie dowie, tak? Trzeba wsiąść na ten motocykl i wtedy zobaczyć. A dwa, że trzeba bardzo chcieć, trzeba, bo sam talent to za mało. Trzeba się starać, trzeba naprawdę pracować nad sobą, trzeba poświęcać naprawdę dużo czasu na treningi, nad pracą nad sobą, żeby dojść do czegoś.
U jednego trwa to krócej, u jednego dłużej. Ja jestem akurat z tych zawodników, którzy potrzebują troszeczkę więcej czasu, ale dla mnie ważne jest to, że gdzieś tam rozwijam się i staję się coraz lepszy z roku na rok i to jest fajne, bo no wiem, że robię krok do przodu, mogę pokusić się o coś więcej każdego roku, więc to mi daje niesamowitą satysfakcję, a mam nadzieję, że kiedyś będzie mi dane dojść na sam szczyt, czyli zostać po prostu mistrzem świata i pracuję ciężko, mam nadzieję, że zostanie to w jakiś sposób docenione. Czy żużel pochłania dużo pieniędzy? No tak, no wspominałem o tym też już wcześniej, że tam każdy mówi o tym, że zawodnicy zarabiają bardzo duże pieniądze. To nie do końca tak jest, bo my 3/4 tych dochodów, które mamy, poświęcamy na sprzęt i na inwestycje, na to, żeby stawać się coraz lepszym. I tak naprawdę ciężko nam cokolwiek zaplanować. Jeden słabszy występ już zaczyna stwarzać problemy, bo jeżeli w jakiś sposób nie zarobimy tego, co na to, że możemy zebrać, tak, gdzieś tam, to po prostu nie mamy pieniędzy płaconych w ogóle. A utrzymanie pracowników i innych rzeczy jest no, dosyć kosztowne i to się pojawia problem wtedy. Ja bym przestrzegał przed tym, żeby gdzieś tam patrzeć przez pryzmat tego, gdzieś tam jak ktoś chce jeździć na żużlu, przez pryzmat pieniędzy, to jest najgorsze, co może być, tak jak mówię, to starać się robić to, co się kocha i to jest najważniejsze, bo potem to sprawia radość po prostu. A jak sprawia radość, no to się chce po prostu robić, a jak coś się robi dla pieniędzy, a nie dla fanu, dla tej frajdy, dla tej zabawy, to się najczęściej kończy kontuzją i kupą bólu. A to jest, wydaje mi się, że to nie do końca ma wtedy sens, bo i tak z tego nici. Jak spędza pan swój wolny czas i wakacje? Wolny czas jak spędzam? No jak mam chwilę czasu latem, to zawsze jak jest fajna pogoda, gdzieś staram się pojechać, czy nad morze, czy gdzieś odpocząć, ale no my tego czasu nie mamy wiele i od jakiegoś momentu jest w kalendarzu naszym ten lipiec troszeczkę mniej obłożony startami i to wtedy jest zawsze parę dni można wygospodarować na odpoczynek, a tak naprawdę czas taki wolny, który możemy poświęcić na jakiś wyjazd, to jest listopad. A listopad, no to co robić w listopadzie w Polsce? Szaro, ponuro, zimno, więc każdy z nas jedzie gdzieś do ciepłych krajów, gdzieś za granicę i tam na tydzień, dwa po prostu wygrzewa się na leżaku, odpoczywa, ma trochę spokoju, bo w sezonie jesteśmy strasznie zabiegani, więc tam jest chwila czasu na przemyślenia, na zregenerowanie się po tej intensywnej części sezonu. Jaki jest największy sukces w Unii Leszno? Ja mogę odpowiadać za sukces, który gdzieś, w którym biorę udział, tak jakby trudno mi by było odnieść się do tego, co chłopaki zdobywali wcześniej, ale uważam, że fajnie, że w zeszłym roku ta końcówka sezonu była taka dobra dla nas i skończyła się srebrnym medalem. Lepiej by było, jakby było złoto, tak, ale nie można mieć wszystkiego. Po takim sezonie, jaki mieliśmy, uważam, że ten srebrny medal jest dla nas dużym sukcesem i teraz jesteśmy mocną drużyną i możemy pokusić się o coś więcej, ale to też trzeba uważać, bo sport jest zawsze sportem i się różne rzeczy dzieją na torze. To skład drużyny, ten co jest na papierze, najczęściej każdy sugeruje się tym, co dany zawodnik prezentował w ubiegłym roku, a nowy sezon jest zawsze nowym rozdaniem i może być z tym różnie. My na papierze wyglądamy oczywiście dobrze i mam nadzieję, że każdy z nas dołoży jeszcze cegiełkę do tego, co prezentował w zeszłym roku i będzie jechał jeszcze lepiej, więc powinniśmy być bardzo silną drużyną. O czym myśli pan na starcie?
No, o zwycięstwie chyba. Każdy z nas, stojąc pod taśmą, myśli o tym, żeby dobrze wyjść spod taśmy, żeby ten start wygrać, dobrze dojechać do tego łuku, bo wyścig zawsze w naszym przypadku dzieje się na kilka etapów. Jest start, trzeba go wygrać refleksowo, potem trzeba technicznie dojechać do łuku, czyli dobrze obciążyć tylne koło, żeby ten motocykl się rozpędzał, bo może tego nie widać tak gołym okiem z trybun, ale tak jak mówię, dla nas każdy wyścig dzieje się na poszczególne etapy i trzeba tutaj naprawdę pilnować się w każdej chwili. Jak wygląda pana tydzień w sezonie? No w sezonie wygląda to mniej więcej tak, jeżeli mam podpisane kontrakty w lidze szwedzkiej, w lidze angielskiej, w lidze polskiej, czasami czeskiej, duńskiej i tak dalej, to tych startów jest dosyć dużo i te tygodnie niekiedy wyglądają tak, że każdego dnia są zawody. I no mniej więcej tak powiem wam na szybkiego, jak kończy się mecz ligowy w niedzielę, to najczęściej wracam do domu, chłopaki rozpakowują wszystko i tak dalej, a ja idę, bo jeżeli zawody kończą się gdzieś tam 22, bo jak o 19 są, no to w domu jestem 12, pierwsza w nocy, ja idę wtedy spać. Bywa tak, że w poniedziałek już muszę być w Anglii. Loty najczęściej do Anglii są bardzo wcześnie rano, bo o 6 rano, więc ja tego czasu na sen mam naprawdę mało i te 2-3 godziny staram się przespać, potem muszę wstać. Jak lot jest o 6 rano, to muszę być co najmniej godzinę przed wylotem na lotnisku, więc muszę być o 5 na lotnisku, żeby dojechać do Poznania, albo do Wrocławia, albo do Berlina. Potrzebuję około 2 godzin, więc muszę o 3 wyjechać, więc żużel no, nie jest to łatwy kawałek chleba i tutaj 2-3 godziny prześpię, muszę jechać do tej Anglii, tam jestem rano, odbierają mnie chłopaki, druga ekipa zorganizowana, czyli drugi mechanik z busem, z motocyklami, który mam gdzieś tam swój warsztat, tak, i przygotowuje mi te motocykle, odbiera mnie, jedziemy na zawody, tam czekamy do 19 i co, odjeżdżamy zawody, zawody się kończą 11 w nocy. Po zawodach pakujemy się, tam chłopaki zawożą mnie do hotelu, na lotnisku najczęściej, śpię znowu parę godzin i rano siadam w samolot i lecę do Szwecji, na przykład już na wtorek, gdzie mam zaplanowane starty. No i tak po kolei, tak, ze Szwecji znowu chłopaki mnie zawożą, bo na czwartek muszę być w Anglii. To na przykład bez sensu, żebym wracał do Polski, no bo no szkoda czasu, tak? Żebym przesiedział całą podróż ze Szwecji w samochodzie i od razu w Polsce wsiadł samolot. No to się nie kalkuluje, no przynajmniej wtedy ze Szwecji od razu lecę do Anglii. Tam spędzam, mam jeden dzień wolny, który mogę gdzieś tam spokojnie odespać i na przykład w czwartek mam zawody w Swindon. I w Swindon, no znowu o 19 zaczynamy, 23 kończymy i na piątek wracam tutaj do Leszna, bo w piątek mam zaplanowany trening i sobota jest dzień, gdzie no, mogę w jakiś sposób też się zregenerować i w niedzielę jadę znowu kolejny mecz ligowy. Czy ma pan jakiegoś idola i czy miał on jakiś wpływ na pana życie sportowe? Dla mnie takim idolem obecnie jest Greg Hancock. Lubię po prostu patrzeć na niego, na to, jaki ma styl życia i na to, jakim jest człowiekiem, zawsze uśmiechniętym, i to w nim strasznie doceniam, w jaki sposób się wzoruje. Po nim w ogóle nie widać, że on się denerwuje, czy on wygrywa, czy on przegrywa. On ma zawsze uśmiech na twarzy i to jest takie fajne, co w jakiś sposób ja doceniam i wzoruję się na nim. No i oczywiście wiek, bo jest zawodnikiem, który ma już 43 czy 44 lata i potrafił zostać mistrzem świata. To kiedyś się wydawało niemożliwe, że to już zawodnik w takim wieku, no to powinien już dawno skończyć karierę, a on potrafi jechać i odnotowywać świetne wyniki, więc chciałbym być taki jak on i zawsze uśmiechnięty i jeździć tyle lat co on.
bo też warte uwagi jest to, że gdzieś tam on tak naprawdę nikomu krzywdy nie zrobił, tylko jeździ ostro, jeździ fair i każdy go lubi i szanuje w środowisku żużlowym, ma szacunek każdego zawodnika niemalże, więc chciałem po prostu być w jakiś sposób naśladować jego, jeśli chodzi o to. Czy interesuje się pan jakimś innym sportem? No pewnie, no ja wieloma sportami się interesuję. Lubię dobry mecz piłki nożnej obejrzeć, lubię pokibicować Polakom, jak są Mistrzostwa Świata, jak szczypiorniści grają. Lubię to po prostu. Moje całe życie jest związane ze sportem. Jeśli chodzi o takie rzeczy, które gdzieś tam w wolnym czasie lubię robić, no to lubię często pójść na squasha, lubię grać w tenisa, jakieś zima, lubię jeździć na snowboardzie. Gdzieś jest tak naprawdę tych rzeczy wiele. Oczywiście wszystko związane z motoryzacją, jakieś kartingi, jakiś motocross. Jest tych rzeczy sporo i w każdej wolnej chwili staram się to robić. Jak określi pan dobrego kibica? No myślę, że dobrego kibica można poznać wtedy, kiedy ten kibic jest drużyną na dobre i na złe. Jak drużyna przegrywa, kibic przychodzi, wspiera nas i wierzy zawsze, że jesteśmy w stanie wygrać. A coraz mniej takich kibiców jest i troszeczkę szkoda, bo brakuje takich ludzi, którzy są na dobre i na złe z drużyną, ale jeszcze są i ta garstka, która jest, na pewno cieszy i dla nich warto jeździć, warto zdobywać punkty, warto walczyć i ryzykować własne zdrowie, bo to są ludzie, którzy doceniają to, co robisz, a ludzie, którzy przychodzą na stadion tylko wtedy, kiedy jest wynik, też nasze może traktowanie ich jest wtedy też nieco inne, bo tak jak mówię, to tych, co są na dobre i na złe, to się docenia według mnie trochę bardziej. Dziękujemy bardzo za wywiad, życzymy dużo sukcesów, jazdy bez kontuzji oraz dużo zdrowia. A dziękuję bardzo, a ja się cieszę, że mogłem uczestniczyć w waszym projekcie i mam nadzieję, że to was zapozna nieco bardziej z tym, jak wygląda żużel od środka i zachęci do tego, żeby przychodzić na stadiony. Dziękuję.